Ja będę pokazywał swoją najnowszą kolekcję, ale ta najnowsza kolekcja będzie też wzbogacona o część klubową, więc na pewno to będzie coś nowego dla mnie, ale też jakby będzie to kontynuacja tej kolekcji. To nie będzie do rzeczy abstrakcyjnie oderwane od tego, co pokazywałem już tutaj w Warszawie. Będą one uzupełniały, pięknie się wtapiały w tą kolekcję, będą na pewno bardziej młodzieżowe, będą skierowane do młodszego odbiorcy i będzie tam więcej luźnych, swobodnych rzeczy, które są szyte z dzianin, z bawełny, z tkaniny, które rzadziej używam, bo zwykle u mnie jedwab, kaszmir, bardzo wysublimowane tkaniny, a tutaj pojawią się rzeczy bardziej przystępne, które myślę, że też trafią później do sprzedaży, które uzupełnią tą wysoką linię u mnie w sklepie. Właśnie chciałam zapytać o to, że nie jedwab, nie kaszmiry, tylko zupełnie innego rodzaju kreacje. A jakie kolory, jakie dodatki? Jeszcze pracuję nad tą kolekcją, przyznam się szczerze, bez bicia, ale na pewno pojawi się niebieski, bo to jeden z moich ulubionych kolorów, który zawsze się przeplata przez kolekcję. Myślę o fuksji. Tak naprawdę trochę mnie nie było, bo wróciłem właśnie z Indii i teraz mocno ruszam dzisiaj do pracy i będę pracował nad tym i rozwijał. Na pewno pojawią się nadruki, które mam już opracowane, również w nucie kalejdoskopowej, ale bardziej odważne. Ważne, może trochę bardziej ekstrawaganckie. Czy jakieś indyjskie inspiracje przywiozłeś ze sobą? Tak, ale te inspiracje zachowam już na następny pokaz kolekcji wiosenno-letniej na przyszły rok.